Ostatnie miesiące wojny o amerykańskiej rewolucji. 7,5 tysiąca brytyjskich żołnierzy skapitulowało jesienią 1871 roku w Yorktown, nie doczekawszy się obiecanych posiłków, które miały napłynąć z Europy. Rok później w angielskich rękach znajduje się jeszcze kilkunastotysięczne portowe miasto Charlestown i pobliska James Island. Wokół tereny kontrolują Amerykanie. Kościuszko walczy w pierwszej linii, nie jest już inżynierem. Dowodzi szwadronem kawalerii i dwoma kampaniami piechoty. Jego placówka jest najbardziej wysunięta względem pozycji angielskich. Często zapuszcza się na przedmieścia Charleston. Raz wraz z 20 żołnierzami uprowadza spod nosa Anglików 60 koni. Organizuje zasadzki, przerywa linie obronne, nieustannie dręczy i nęka wroga. Kościuszko odpowiada za prace wywiadowcze. Zbiera informacje od szpiegów działających w portowym mieście. Przyjmuje bezpośrednio raporty od agentów W, P i X. Analizuje i przekazuje do sztabu Armii Południa. Polski dowódca próbuje przełamać brytyjski opór głodem. Kontroluje linie zaopatrzenia, rekwiruje dostawy żywności w drodze do miasta. Pewnej nocy uprowadza stado 1000 sztuk bydła. Innym razem oddaje pod sąd polowy kwatermistrza armii rebeliantów, który sprzedawał żywność wrogom. 14 listopada dochodzi do ostatniej potyczki w czasie wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Nocą Kościuszko przeprawia się na James Island. O świcie Amerykanie atakują zaskoczenia Brytyjczyków. Walka jest zawzięta, giną dwaj oficerowie towarzyszący Kościuszce, a on sam ma postrzelony płaszcz w czterech miejscach, a jedna kula rozrywa mu trzymany w ręku szponton. Amerykanie się wycofują w momencie, gdy dochodzą brytyjskie posiłki. Przez kolejny miesiąc nikt już nikim nie walczy. Negocjowany jest traktat pokojowy. 14 grudnia 1782 roku Południowa Armia zajmuje Charlestown.